Siemanko kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o szkielecie pająka. Pająk oczywiście zbudowany jest tak jak my, z kości, posiada ich 146. Są one różnego rozmiaru, krótsze, dłuższe, twardsze, inne pewnie bardziej miękkie. A ty, jeśli uwierzyłeś w tą informację, to najzwyczajniej w świecie musisz się jeszcze douczyć. Pająki to oczywiście bezkręgowce, żadnych kości nie mają. Tak naprawdę gwarantuję wam, że są wypełnione głównie różnymi płynami. Mówię to tak w skrócie, obrazowo, żebyście mogli to zrozumieć. I gdybyśmy takiego pająka wzięli tak w garść i tak mega mocno ścisnęli, to prawdopodobnie ze wszystkich miejsc tutaj popłynęłyby jedne wielkie gluty. Jeżeli chcecie, kiedyś możemy zrobić taki filmik na jakimś, nazwijmy to, nieboszczyku, możemy go porozcinać, popokazuję wam, co jest we wnętrzu pająka. Od razu uprzedzam, taki film jest paskudny. Natomiast ja to wiele razy robiłem, wiem jak to wygląda i mogę wam coś takiego kiedyś tam zaprezentować. Co do samego tytułu i mówienia o szkielecie, to oczywiście skupimy się na pająku, który w cudzysłowie wygląda jak szkieletor, jest tak uznawany w gronie terrorystycznym i mówimy tutaj oczywiście o gatunku Ephebophus murinus i przy okazji o całym rodzaju Ephebophus. No i witam was kochani w moim świecie pająków. Jak widzicie przed nami już prezentuje się jedna z samic Ephebophus murinus. W tym miejscu już ci, którzy mają dobry wzrok, widzą pierwsze paski tego, jak to się mówi, trupa czy tam szkieletu. Oczywiście jest to taka samiczka nie w pełni pięknie wybarwiona. Ta akurat jest na niedługo przed wylinką według mnie, nie liniała już bardzo dawno i jest to jedna z dorosłych samic, które są u mnie na hodowli. Ona jest celowo wsadzona do takiego małego pojemniczka, żeby wam ją w łatwy sposób zobrazować. Co do samego gatunku, no widzicie, kosmicznie agresywny, mimo tego, że jego jad jest słaby. Pająki te występują w Brazylii, w okolicach Surinamu i w Gujanie Francuskiej, także Ameryka Południowa wita. No i wbrew takiej opinii, która panuje o tych pająkach z Ameryki, te są stosunkowo agresywne faktycznie, jak widzicie. Te wszystkie pająki z Ameryki raczej są łagodne. Mamy tam oczywiście awikularie, brachypelmy, jakieś afonopelmy. No a tutaj ten rodzaj Ephebophus zdecydowanie agresją kipi ze wszystkich stron. Takim plusem albo minusem jest właśnie to, że ten jad jest słaby. W dzisiejszym odcinku jednak nie do końca skupimy się na tamtej samiczce, tylko na dwóch młodziutkich samiczkach, które znajdują się w tych pojemnikach. Są to takie osobniki pod 3DC i dzisiaj pójdą do tych terra. Co powinno znaleźć się w takim terrarium? Oczywiście włókno kokosowe w ogromnej ilości. I tak naprawdę wystrój gotowy. Ja mimo wszystko tym osobnikom dodam jeszcze po jakiejś roślince. Posiadam akurat dwa takie ładne szczepki. Teraz za pomocą pęsetki taka roślinka po prostu umieszczana jest w glebie. Nic więcej, żadnej filozofii, żadnych jakichś ciężkich działań, żadnych ciężkich detailingów, wystrojów, bo jest to najzwyczajniej w świecie zbędne. Tak jak wcześniej mówiłem, ten pająk jest podziemny i on prawdopodobnie między tymi roślinkami gdzieś tutaj wykopie sobie duży dołek, w którym będzie po prostu mieszkał na samiutkim dnie tego terrarium. Tutaj jeszcze w ramach takiego dowodu, w jaki sposób przygotowują gniazda te pająki, widzicie gniazdo jednej samic, o której przed chwilą mówiliśmy. No i siedzi ona oczywiście tutaj. Jak znam życie, to nawet do nas nie wyjdzie, jak ją dotknie, to jeszcze się bardziej schowa. Tak myślałem, natomiast one gniazda robią takie z wejściem i z wyjściem. Jak widzicie, jest też druga dziurka i prawdopodobnie uda mi się ją wygonić tym drugim wejściem. A jeśli nie, to i tak już stąd znika, więc możemy ją wyjąć razem z gniazdem na blat. U tego osobnika bardzo ładnie prezentuje się ten szkielecik właśnie na odnóżach. Świetnie to wygląda. Postaram się jeszcze tutaj delikatnie dotknąć, może wyjdzie cała. Albo da dyla, także będziemy ją ganiać zaraz po pokoju, zaraz się okaże. Nie, udało się. Dobrze, że ten osobnik trafił się spokojny, więc możemy chwilę mu się poprzyglądać. Proces wpuszczania tego ptasznika do terrarium to oczywiście mega łatwizna. Wystarczy, dołożę tutaj sobie tą kępkę ziemi i tak naprawdę lekko gdzieś go tutaj poszturcham i powinien swobodnie do tego terrarium wskoczyć. Jak widzieliście. To terrarium oczywiście jest tutaj pomazane, są jeszcze napisy ze starych gatunków, oznaczenie, że coś kopulowało. Ja teraz na spokojnie sobie jeszcze to zmyję, zmarzę te wszystkie naklejki i terraria będą gotowe.
Jak widzicie, tak prezentuje się nasz szkieletor już pomiędzy swoimi roślinkami. Naprawdę przepiękny pająk. A wymiary terrarium, jakie dla niego przygotowaliśmy, to 10x25x25. Oczywiście nie są to teraria docelowe. Ten pająk to jeszcze bardzo mały podrostek. Zresztą widzicie go gdzieś tutaj. Praktycznie ginie w tym terrarium. I porównajcie, że chwilę wcześniej siedział w takiej małej tubce. I było mu tak naprawdę całkiem ok. Tak natomiast prezentuje się gniazdo drugiego osobnika. Siedzi gdzieś tam na samym dole. Spróbuję zrobić tak jak w przypadku tamtego, czyli to gniazdo po prostu wyjąć i może uda się wyjąć też pająka. Wyjąłem wszystko, a pająk oczywiście zostać musiał w środku. Nie jest to oczywiście jednak problem i jego już Wam pokazywał nie będę. Nie ma to jakby sensu. Delikatnie przy pomocy pęsetki przegonimy go tutaj do naszego nowego terrarium. O, pięknie sobie wychodzi. Powolutku. Super. No. Staj na listku. Ten osobnik tak naprawdę jeszcze jest nie do końca wybarwiony. Oczywiście te kolorki i cały ten układ już jest, jednak jak widzicie, te wszystkie pasy są stosunkowo małe, chude i tak naprawdę widać, że te najciekawsze kolory dopiero pojawią się chyba po tej wylince. Jest w ogóle taki przyszarzały, ten odwłok też jest taki wypłowiały, także tutaj prawdopodobnie wylinka będzie zbliżać się szybkimi krokami. W rodzaju Ephebopus występuje również taki osobnik, którego widzicie teraz. Jest to taki podrostek, dopiero około L5. Jest to Ephebopus rufescens i jego dzisiaj na tym filmie postaramy się nakarmić. Jak widzicie, poszło to błyskawicznie. Ten rodzaj cały je właśnie tak, jak widzicie to teraz. Tak naprawdę bez żadnej wnikacji. Pożerają wszystko w każdej ilości i tak naprawdę zawsze. Kolejna sztuka w bardzo zbliżonym rozmiarze. Jak widzicie, świerszczyk już wpada dosyć spory. Celowo takiego dużego dałem, żebyśmy zobaczyli, czy da sobie radę. Sprawdzimy, stestujemy. No i jak widzicie, udało się to zrobić bez najmniejszego problemu. Ofiara dużo większa niż pająk, a mimo to poradził sobie z nią świetnie. Kolejny przedstawiciel rodzaju Ephebopus już na moim blacie, a na waszych ekranach. Jest to gatunek Ephebopus uatuman, czyli jak widzicie taki różowy pająk. I co ciekawe, jego odwłok jest cały taki seledynowy. Piękna sztuka, ma lekko już za suchy torf zdecydowanie. I oczywiście już w moim odczuciu troszeczkę za mały pojemnik, to jest taki last minute i akurat fajnie, że pozbyłem się tamtych samiczek Ephebopus murinus z tych tubek, które widzieliście, bo prawdopodobnie trafi właśnie do takiej tubki. Niestety nie chce jeść, a szkoda, bo jest stosunkowo chudy. Dajmy mu żywego świerszcza, może to coś pomoże. Halo? No, żywego nie zjadł, w końcu świerszcz wyskoczył, karmienie udane. Niestety tego pająka no nie widzimy tak, jakbyśmy chcieli, ale możecie mi uwierzyć, że jego kolorki również robią wrażenie. A jeśli jesteśmy już przy tych odmianach, nazwijmy to bardziej różowych, to na tego pająka na pewno wielu z Was na tym kanale czekało, ponieważ pojawiało się o nim wiele komentarzy. Myślę, że osoby, które są z branży, już doskonale wiedzą, o czym mówimy. Jest to Ephebopus cyanognatus. Taki podrostek około piątej wylinki, nie za duży. No i pojawił się nam już ten charakterystyczny, piękny, niebieski kolor na helicerach. O, coś pięknego. Jak naprawdę rzadko tak podniecam się pająkami, to Ephebopus cyanognatus, no i tutaj w parze z nim zazwyczaj idzie jeszcze Biru Electric i Celadonia, czyli te pająki, u których ten kolor niebieski występuje w takim stopniu, nazwijmy to, no bardzo ekskluzywnym. Coś pięknego. Niestety jest to maks tego, co osiąga mój aparat, ale na szczęście to, co chciałbym Wam najczęściej pokazać, w jakiś tam sposób udaje się zrealizować. Lepszy lub gorszy, możecie ocenić sami. Jednak patrząc po ilości łapek w górę, za które oczywiście Wam bardzo dziękuję, no to ten poziom jest chyba naprawdę wystarczający do oglądania dla każdego człowieka. Domyślam się, że ten pająk zrobił na Was największe wrażenie, dlatego mam jeszcze jednego. Przed Wami druga sztuka Ephebopus cyanognatus i wrzućmy tutaj takiego świerszczyka większego i żywego. No i znowu ten niebieski tylko tak naprawdę mignął. Coś pięknego. Kurczę, że te pająki nie chcą w jakiś sposób pozować. Te gatunki po prostu podziemne to są takie dzikusy, że tylko hap hap i tyle z pokazywania. To tyle kochani ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę. Jeśli nie, to standardowo w dół i komentarz, dlaczego ją daliście. No i oczywiście życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku, bo ten odcinek powstał dnia 1 stycznia po to, żeby wyleczyć Waszego kaca. Dzięki, do zobaczenia i hej!